My dziś znajdujemy się w Gminnym Centrum Kultury w Kobierzycach, gdzie między innymi starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki zorganizował Kongres Aktywnych Kobiet. Zdrowo, pięknie, aktywnie i bezpiecznie. I właśnie ze starostą powiatu wrocławskiego Romanem Potockim teraz będziemy rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie starosto, mówi się, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta. Ile prawdy jest w tym starym porzekadle? To znaczy powiem tak, rzeczywiście coś w tym porzekadle jest i ma odzwierciedlenie również na przykładzie powiatu wrocławskiego, bo tak po pierwsze to właściwie panie organizowały dzisiejszy kongres kobiet, a że panie panią, czyli panie zorganizowały panią, to myślę, że, bo jesteśmy chwilę przed rozpoczęciem tego kongresu, myślę, że ten kongres będzie bardzo dobrze zorganizowany, bo jak panie panią, to musi być dobrze zorganizowany. No właśnie, tak jak pan starosta wspomniał, na dzisiejszy kongres zostało zaproszonych mnóstwo aktywnych kobiet, które działają w regionie. W kobietach jest siła? Kobiety aktywnie działają tutaj właśnie na terenie powiatu? W kobietach jest rzeczywiście duży potencjał, tym bardziej w powiecie wrocławskim. Powiat wrocławski to jest duży powiat, powiat, który składa się z 9 gmin wokół Wrocławia i rzeczywiście na terenie powiatu wrocławskiego zaobserwowaliśmy bardzo dużo kobiet aktywnych, tak, które działają w różnych sferach, bo to i w biznesie, i w sporcie. Przekrój tych aktywnych kobiet jest bardzo duży i dzisiaj na ten kongres kobiet postanowiliśmy zaprosić wszystkie te kobiety aktywne. Ja mogę powiedzieć, że jest to pierwszy kongres aktywnych kobiet powiatu wrocławskiego. Myślę, że nie ostatni. I tutaj chcemy właśnie po pierwsze pogratulować kobietom aktywnym z powiatu wrocławskiego, podziękować za to, co robią dla powiatu wrocławskiego, bo też i w dużej mierze przyczyniają się te kobiety aktywne, kobiety powiatu wrocławskiego do rozwoju powiatu wrocławskiego. Mówi się, że jednak kobiet w samorządach, w polityce jest wciąż za mało. No kobiet rzeczywiście w polityce jest za mało i w samorządach jest za mało. My patrząc na tą naszą radę chociażby powiatu wrocławskiego, to jest duża rada, bo 25-osobowa, z czego jest 6 kobiet, w związku z tym no, nie jest to nawet połowa, w związku z tym brakuje tych kobiet, bo kobiety zawsze tam, gdzie są kobiety i gdzie dyskutuje się o sprawach ważnych chociażby dla powiatu, kobiety zawsze tą dyskusję tak łagodzą i starają się doprowadzić do pewnego konsensusu. No właśnie, czyli kobiety są raczej takim głosem rozsądku, rozumiem? No tak, dzisiaj w takim dniu muszę tylko mówić, że kobiety są rzeczywiście głosem rozsądku i często ten rozsądek tych kobiet w takich ciężkich dyskusjach przeważa i powoduje, że dochodzimy do konsensusu i jest dobrze. Dzisiejsze forum zostało podzielone na kilka bloków tematycznych. Tutaj między innymi Komenda Miejska Policji będzie, policjanci z Komendy Miejskiej Policji będą mówili, jak bezpiecznie żyć, jak kobiety muszą żyć, żeby faktycznie czuły się bezpiecznie. Jakie to jeszcze będą dziś bloki tematyczne? To znaczy jest kilka bloków tematycznych, bo jest właśnie bezpieczeństwo, czyli taka najważniejsza cecha, może nie cecha, tylko najważniejszy element, bezpieczeństwo kobiet, tak? Bo w dzisiejszym świecie słyszymy, czytamy o różnych napadach, różnych rozbojach, w związku z tym chcemy kobietom pokazać przy pomocy Komendy Miejskiej Policji, jak żyć bezpiecznie. Chcemy pokazać zdrowy styl odżywiania, w związku z tym tych elementów jest kilka, a dlatego jest tych elementów kilka, bo chcemy, żeby każda z kobiet, która dzisiaj przyjedzie na ten kongres, znalazła coś dla siebie miłego, coś, co zainteresuje kobiety, a że już powiedzieliśmy, że przekrój i wachlarz kobiet jest olbrzymi, w związku z tym musieliśmy stworzyć kilka bloków tematycznych, żeby każdą z kobiet zainteresować. Panie starosto, czego życzyłby pan wszystkim kobietom w przeddzień ich święta? Znaczy ja zawsze życzę, żeby dzień, czyli Dzień Kobiet, jak również w momencie składania życzeń, zawsze życzę, żeby taki dzień był codziennym dniem, że tylko nie w dniu tych święt, czy święta, żeby były te życzenia, ale żeby każdy dzień codzienny był takim dniem świątecznym dla wszystkich. Ja przyłączam się do tych życzeń. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki.